Drodzy, dzisiaj rzeczywiście mamy wyjątkowy czas, czas sabatu, w którym chcemy wspominać uroczystość Wieczerzy Pańskiej, którą Pan Jezus miał razem ze swoimi uczniami przed swoją męką. Szczególny czas w czasie Wieczerzy Pańskiej, tej, którą opisują Ewangelie, było mnóstwo rozmaitych uczuć, które wypełniały myśli także, myśli były rozmaite, były myśli o miłości, były myśli o zdradzie, były myśli o pierwszeństwie, były myśli o uniżeniu. Także niezwykłe bogactwo znajdujemy w tej historii. I Pan Jezus zaprasza nas jako swoich naśladowców, jako Jego uczniów do tego, abyśmy od czasu do czasu koncentrowali naszą uwagę na tym szczególnym czasie, wspominali. Jest to pewnego rodzaju święty obrzęd, gdy spożywamy chleb i pijemy wino. To wszystko ma być ku chwale Bożej, a nam także ku pożytkowi. Dzisiaj chciałbym zaproponować rozważanie, które można sprowadzić do zagadnienia Pascha żydowska, a chrześcijańska Wieczerza Pańska. Chciałbym, abyśmy troszkę się zastanowili, dlaczego akurat dzisiaj obchodzimy Wieczerzę Pańską, a zostało przez Jezusa to zniesione, jeśli chodzi o Paschę żydowską. Bo w zasadzie można powiedzieć, że to są dosyć podobne uroczystości. Nawet byśmy mogli powiedzieć o podobnej symbolice. Żeby zastanowić się i rozważyć to zagadnienie, to myślę, trzeba by było sięgnąć do genezy przede wszystkim Paschy żydowskiej. Bo jeśli chodzi o wieczerze, to myślę, że w głowach mniej więcej mamy, jak to jest. Natomiast nie wiem, czy akurat jeśli chodzi o Paschę, wszyscy to dokładnie pamiętamy. Otwórzmy zatem Słowo Boże. Druga Księga Pisma Świętego, rozdział 12. I tam znajdujemy tą historię, która jest związana z wyjściem Izraelitów z niewoli egipskiej. I tutaj czytamy o Bożym poleceniu skierowanym do Izraelitów w tamtym czasie. Rzekł Pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem w roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźcie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść. Należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości. Głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana. Jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. W ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Może wystarczy nam ten fragment, który żeśmy przeczytali przed chwilą. Zauważamy, że tutaj w czasie
ostatniej plagi Bóg polecił Izraelitom dokonać pewnych praktyk związanych z ustanowieniem właśnie święta Paschy, ale pierwsze znaczenie w tej właśnie pierwszej historycznej Pasrze to była taka, że no, te praktyki, które wówczas Izraelici wykonywali, miały ochronić ich właśnie przed tą 12. plagą, która miała właśnie spaść na Egipt, a była to śmierć pierworodnych, prawda? Po tej strasznej pladze faraon nie ośmielił się już dłużej przetrzymywać Izraela w niewoli, ale wypuścił ich wolno, mogli iść dokąd chcieli, a jeszcze wręcz prawie, że ich wypędzono z tego właśnie Egiptu. No i oczywiście w miarę upływu czasu ta Pascha była już nieco inaczej obchodzona. Na przykład w czasach apostolskich, w czasach Pana Jezusa, Izraelici nie spożywali Paschy na stojąco, nie spożywali jej może tak w pośpiechu, jak właśnie była ta pierwsza Pascha spożywana, no bo wtedy oni trwali jakby w gotowości do tego, gdy na dany sygnał mają opuścić ziemię egipską, więc mieli w takim właśnie czujności ją spożywać. W czasach Jezusa ten element był niepotrzebny, więc wiemy, że uczniowie razem z Jezusem w takiej pozycji półleżącej spożywali Paschę. Mniej więcej to było tak, że nogi ich były na zewnątrz, a oni tworzyli taki krąg. No i można było dzięki temu też opierać się od osoby, która była bezpośrednio przed nami. No i też wiemy, że to właśnie ten najmłodszy, najbardziej taki dla Jezusa bliski sercu Jezusowemu Jan w pewnym momencie wsparł swoją głowę o pierś Jezusa, a więc on był najbliżej Jezusa i mógł tak właśnie się zachować w tamtym czasie. W czasie Paschy były, można powiedzieć, dwa takie główne symbole. To był sam baranek, którego mięso spożywano, czyli to mięso baranka, tak, które Izraelici spożywali. No i drugie, krew. Krew nie była spożywana, bo przecież to było zabronione spożywać krwi, ale ta krew miała symboliczne znaczenie. Ta krew jakby powodowała, że dom, którego odrzwia, futryny były pomazane krwią, był jakby pod Bożą ochroną. Tam anioł śmierci się zatrzymywał i nie wchodził, jakby to tak mówiąc obrazowo, do tego domu, aby pozbawić życia pierworodnego czy pierworodnych, którzy tam byli zgromadzeni. I tym sposobem wszyscy, którzy uwierzyli i spełnili Boże polecenie, mogli zachować swoich bliskich czy siebie samego od śmierci. I tak właśnie wiemy, że wszyscy Izraelici, może jeszcze inni ludzie, którzy w to uwierzyli i według tego Bożego polecenia się zachowali, uszli z życiem. Wieczerza Pańska, ta historyczna wieczerza, gdy Jezus zasiadł z uczniami do stołu, faktycznie była wieczerzą paschalną, to była Pascha. A więc na tej wieczerzy też był baranek. Natomiast gdy czytamy sprawozdania biblijne z Ewangelii na temat właśnie tej wieczerzy, to o baranku w zasadzie już nie ma mowy. Tak? Ale Ewangelie koncentrują się na innych symbolach, które Jezus wykorzystał do tego, aby przedstawić pewne duchowe prawdy. Tak? Tym razem to chleb i wino są tymi symbolami, z tym, że wiemy, że symbolika jest w sumie dosyć podobna, bo Pan Jezus mówił, kiedy wziął chleb, to powiedział, to jest moje ciało. Tak? To tak jakby tego baranka, którego zjadali Izraelici, prawda? No a kiedy podniósł wino do góry, prawda, wziął ten kielich, to jest powiedziane, to jest moja krew. Tak? Ale to jest taka krew bez krwi. Tak samo jak chleb to jest ciało bez ciała.
A więc Jezus dokonał pewnej zmiany tutaj, jeśli chodzi o same symbole. I ja chciałbym teraz postawić takie pytanie. Dlaczego? Dlaczego Jezus zdecydował się na takie zmiany? I od razu chcę powiedzieć na początku tego rozważania, że ja nie mam gotowej odpowiedzi dlaczego, takiej stuprocentowej. Niemniej jednak chciałbym dzisiaj zaproponować pewne takie uwagi, które uważam warto rozważyć. Dlaczego właśnie Wieczerza Pańska zastąpiła Paschę Żydowską, gdzie baranek był zabijany. No i oczywiście jego mięso i krew były wykorzystywane do tych obrzędów. Po pierwsze, gdy zastanawiałem się nad tym zagadnieniem, to przyszła mi pierwsza taka myśl do głowy. Jezus, będąc Synem Bożym, będąc Prorokiem Bożym, znając przyszłość, wiedział, że Żydzi jako naród nie przyjmą go jako Mesjasza. Tak? W związku z tym istniała konieczność zorganizowania Kościoła Bożego, Kościoła Jezusa Chrystusa, który już organizacyjnie był inną instytucją od żydowskiej synagogi. Tak? W związku z tym także też ta różnica mogła z tego wynikać, że właśnie chrześcijanie stanowili odrębną od synagogi żydowskiej, od tej instytucji, która funkcjonowała pod przewodnictwem Sanhedrynu w czasach Jezusa Chrystusa. A więc być może to mógł być też powód, że Jezus zdecydował się inny. Ale inne tutaj mam myśli, które chciałbym poddać pod rozwagę. Tak w kontekście nawet pewnego aspektu misyjnego, ewangelizacyjnego. Wiemy, że zamierzeniem Pana Jezusa było to, aby Jego nauka rozszerzała się szybko na cały świat. Tak? A więc Jego uczniowie otrzymali to zadanie, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. No i wyobraźmy sobie, że uczniowie Jezusa przybywają do Egiptu. No, Egipt w zasadzie jest to sąsiedni kraj do Izraela, nie tak bardzo odległy. No i tam znajdują się zwolennicy nauki chrystusowej, być może wśród Żydów, ale pewnie też i wśród Egipcjan. No i teraz Egipcjanom jest proponowana Pascha żydowska, która dla Egipcjan na pewno nie kojarzyła się pod każdym aspektem pozytywnie, chociażby z tego powodu, że Egipcjanie potracili tam swoich pierworodnych. Tak? A więc byłaby to pewna bariera, która by na pewno utrudniała Egipcjaninom przyjęcie tej żydowskiej Paschy, że oni teraz mają w jakiś uroczysty sposób tą Paschę obchodzić. Ale przypuśćmy, że przedstawiciele chrześcijaństwa docierają do kolejnych krajów, a wiemy, że chrześcijaństwo docierając do innych krajów musiało też w związku z postępującym czasem stawić czoła nowym jakby wyzwaniom związanym z różnorodnymi uwarunkowaniami, także współczesnymi. Przypuśćmy, a wiemy, że tak było, niektórzy z chrześcijan już w czasach Jezusa dotarli aż do Indii. Nie chciałbym teraz może podawać fałszywej informacji, ale wydaje mi się, że o Tomaszu jest powiedziane, że dotarł do Indii. Mogę się mylić, ale sprawdźcie to najwyżej, czy się mylę, czy nie. A w Indiach było dużo osób w tamtym już czasie i do tej pory zresztą, gdzie Hindusi nie spożywają mięsa, są wegetarianami, weganami. Tak? No i oczywiście, gdyby pamiątką
po Jezusie miała być Pascha żydowska, znowu byłaby bariera, prawda, która byłaby trudna do zaakceptowania przez ludzi tamtej kultury, że teraz mają spożywać mięso, prawda, na pamiątkę Pana Jezusa Chrystusa. A więc ten chleb i wino nie powodował takich barier, jakby na przykład właśnie spowodował baranek wśród tych nowo pozyskanych Hindusów, tak? A gdybyśmy tak przyszli bliżej naszym czasom, powiedzmy na współczesności, no to dzisiaj mamy ludzi, którzy na przykład nazywają siebie obrońcami praw zwierząt, tak? I walczą o to, żeby na przykład nie było ubojów rytualnych, no bo twierdzą, że to jest dodatkowe jakieś cierpienie dla zwierząt. Ja tutaj nie jestem sędzią w tej sprawie, nie jestem fachowcem, no ale powiedzmy, że dla ludzi o tej wrażliwości właśnie na cierpienia zwierząt byłoby to pod znakiem zapytania, prawda? Uroczystość Paschy, gdzie zabija się baranka, no i ten baranek jest właśnie, służy na pokarm. Możemy zrobić kroczek dalej. Gdybyśmy przyszli z wieczerzą do ludzi, którzy są abstynentami, tutaj może troszkę odbiję od zagadnień związanych ze spożywaniem mięsa i chleba, ale my przyjmujemy oczywiście, że jako wino używamy wina bezalkoholowego. Ono u abstynentów także nie powoduje tutaj jakiegoś dyskomfortu, dlatego że my spożywamy wino, które nie zawiera alkoholu. A jest wiele grup ludzi, którzy właśnie w tym kontekście właśnie spożywania alkoholu są zdecydowanie także na nie. Nie jest ich wielu, ale tacy ludzie też są. Chociażby ci, którzy próbują się wyzwolić po prostu z nałogu picia alkoholu, oni do takich należą. Więc drodzy, popatrzcie, te argumenty, a gdybyśmy się tak jeszcze wgłębili, być może w waszych nawet głowach teraz rodzą się różne inne argumenty, które wskazują, że Wieczerza Pańska była jakby prorocza, jej forma, tak? Ona jakby jest bardzo współczesna w związku z tymi pewnymi trendami, które pojawiają się nawet we współczesnym świecie, prawda? Ona nie powoduje barier, które mogłyby powodować właśnie żydowska Pascha, która by była przyjęta przez Jezusa i przez chrześcijan, którzy są jego naśladowcami. I ja jestem wdzięczny Bogu, że nie musimy tutaj żadnego baranka przyprowadzać, nie musimy go zabijać, ale wystarczą niezbyt wygórowane umiejętności piekarnicze. Wystarczy zasadzić winorośl i także w naszym klimacie ona wyrośnie i wyda owoce, które następnie wyciśnięte możemy wykorzystać na sok, który jest i smaczny, i ma piękny kolor. Ten kolor jest chyba taki troszkę przyjemniejszy niż kolor krwi, prawda? Jakoś tak dla oka. I to wszystko prowadzi nas do naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa, prowadzi nas do tej wspaniałej ofiary. Ale jest także takim krokiem ku przyszłości, prawda? Idziemy jakby w kierunku tej niebiańskiej ojczyzny, gdzie powróci znowu biblijna dieta, prawda, ta dieta rajska, gdzie nasi pierwsi rodzice nie spożywali zwierząt, gdzie wystarczały im owoce, ziarna, to było ich podstawowym pokarmem, a my idziemy do niebiańskiego Kanaanu. I nawet jakby ta Wieczerza Pańska nas przygotowuje w tym kontekście do tej nowej rzeczywistości, do której zmierzamy. Także niech to krótkie rozważanie da nam dobre myśli,
gdyż Bóg nas prowadzi we właściwym kierunku, nie stwarza niepotrzebnych barier, wręcz można powiedzieć burzy te bariery, które utrudniały innym narodom przyjęcie prawdy o Bogu. Często nawet można powiedzieć, że taki szowinizm żydowski powodował, że oni jakby byli odstręczeni od tej prawdy biblijnej. Mówimy o Biblii, która zapowiadała przyjście Mesjasza, dlatego że Żydzi w zasadzie nie utrzymywali żadnych kontaktów z obcymi. Mówię tu o bliższych kontaktach, nie handlowych, prawda, ale takich osobistych. Oni stronili od tego. A Jezus to wszystko zburzył. Jezus to wszystko wyprostował. Jezus to wszystko ułatwił. I prowadzi nas właśnie Wieczerza Pańska ku wieczności, kiedy będziemy mogli być już razem z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Prowadzi nas do czasu, o którym On powiedział, że ja nie będę pił od tego momentu, aż do czasu, gdy znowu w Królestwie moim napiję się razem z wami właśnie wina. A więc to tak jakby taki ślub Nazyreatu Pan Jezus wtedy złożył, wypowiadając te słowa. Ja teraz z wami piję, ale od tego momentu nie napiję się, aż znowu was spotkam w Królestwie moim i w Królestwie mojego Ojca. Chwała niech będzie naszemu Panu, Zbawicielowi Jezusowi za ten nowoczesny styl, można tak powiedzieć, Wieczerzy Pańskiej. Niechaj nasze serca oczyszczone Jego krwią pozwolą nam dzisiaj przystąpić do stołu Pańskiego w szczerości serca, w oczyszczonym właśnie takim stanie, gdy pojednani z Bogiem i z bliźnimi możemy właśnie z czystym sumieniem przystąpić do stołu Pańskiego. Ale zanim to nastąpi, chcemy jeszcze jeden ważny obrzęd dokonać, czyli chcemy umyć nogi, tak jak dał nam przykład nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus. I tutaj, jak zwykle to czynicie w sąsiednich pomieszczeniach, będziemy mogli dokonać tego obrzędu, mężczyźni z mężczyznami, niewiasty z niewiastami.